Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się tutaj na tej rampie, gdzie ostatnio pokazywałem, jak składam. Zaraz zobaczycie, w którym miejscu jesteśmy. No i co? No dzisiaj będę pomagał tutaj zrywkarzowi zapinać, żeby to jakoś sprawnie poszło. Już po świętach, zbliża się nowy rok. No co, my już pierwszy ładunek mamy już zapięty. Jedna się odpięła. Da się? Tak. Brzuchy obżarte, to już się tak nie chce. U was jak tam po świętach? Mikołaj przywiózł wam jakieś nowe maszyny do pracy? No właśnie, mamy mały problem z tym wyjazdem. Ale zaraz coś tu chyba łycha pójdzie w dół i będzie po problemie. Mały od razu manipuluje drewno, które zrywamy, co byśmy się nie zapchali, a gumik na lesie tnie kawałek dalej. Jak to wyrwiemy, będziemy jechać do niego. Tragedii nie ma tu dużo, nie ma tam dalej, chyba nie wiem, czy coś jest. To wyrwiemy, będziemy to zbierać. Nie będzie płynęło. No, takie pojedyncze podciąganie będzie. Gdzie będzie kołczowcem ten kawałek? Gdzie będzie musiał szlakiem, nie? Tak, tylko kawałek podjadę i go dostał, nie? No. No zobaczymy. Dwa naraz zapiąłem, ale jeden czubek wystawał o wiele bardziej. Zobaczymy, jak na tym drzewie pójdzie. Ale no, dobrze idzie. Jednak LKT dużo waży. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mu zapiąłem. Jak widzicie, bez żadnych oporów, jednak jak widać, gumiś tutaj tnie, zaraz obok nas. Mały manipuluje, a my zrywamy. Pewnie tego nie widać, ale no jest tu troszkę stromo. Taka góreczka mała, jak tu kopał szlak, to widzicie, tu jest taka skarpa. Musiałem ją trochę zebrać, ale no chyba nie szło bardziej. No, widać, idzie to w miarę sprawnie, we dwójkę. Jeszcze myślę, oprócz tego razu jeszcze raz i będziemy tu mieli uprzątnięte. I pójdziemy tam wyżej tutaj. widzicie, łatwo jest zgubić łańcuch. Spadł z drzewa, już by go gałęzie przycisnęły i potem tylko wykrywać. No i teraz podciągamy tartaczki. Myślę, że pójdzie to szybko. Teraz będziemy z tego szlaku zabierać tutaj drzewo. Będziemy próbować naokoło objechać ten szlak i od góry zjechać i po kolei wszystko dopinać. No. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zwykle przednia blokada się nie chce włączyć. Biało w nocy, coś tam wywaliło. No także zawsze, gdy podciągamy trochę tartaczkę, to wałki, które zostały, zostaną jedna tartaczka, ale wałki, które zostały, spychamy na kupy, bo potem jak składamy metry przyczepą, to no jest o wiele łatwiej, gdy macie wszystko mniej więcej na kupie. Lepiej się po prostu składa. Cechówki wyglądają tak, jakby ktoś mówił, że tniemy niecechowane. To też jest cechowane. No. Dopiero jak się do drzewa podejdzie, to widać. No, też tu jest cechówka. Także zamieniliśmy się, gumiś poszedł teraz na tamtą stronę, co przed chwilą zrywaliśmy. No a my zerwiemy tutaj to, co dzisiaj ciął. Nie wiem, ile on tu mówił, chyba 18 drzew tu jest. No, udało się teraz spiąć 7 sztuk. No to takie no średnie, nie jest to grube drzewo. No. Musimy zaczynać tu ściągać, bo już nie mamy miejsca na rampie, także musimy tu wyjeżdżać i bokiem drogi je ciągnąć tutaj na bok. Wygląda to fajnie. Wyszło 50 tartaczek bez jednej sztuki. Teraz policzyłem dokładnie, a także na dzisiaj kończymy. Przyjedziemy tu pewnie jeszcze jutro, bo do jutra są odbiórki. Jeszcze coś tu będziemy działać. Także do następnego razu. Jeśli film wam się podobał, napiszcie o tym w komentarzu.